Elo, velo, rowerzyści, eskerarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to mój nowy rower, nowy nabytek, czyli Cross Esker 7.0, czyli rower gravelowy w pełni karbonowy, karbonowa rama, karbonowy widelec i jest już w nim trochę zmian, więc jeżeli ktoś jest ciekaw jego oryginalnej konfiguracji, to zapraszam do wcześniejszego filmu, gdzie już o nim co nieco wspominałem. I wtedy mówiłem, że to jest fajny rower, ale miałem co nieco obawy co do rozmiaru, bo crossy, eskery i ogólnie crossy są krótkie. W porównaniu na przykład do Merit to są krótkie. I też właśnie dzisiaj będę chciał Wam mniej więcej powiedzieć, dlaczego wybrałem dzisiaj crossa eskera 7 i jak to ma się do mojego poprzedniego roweru. Jakbym miał odpowiedzieć jednym słowem, jednym zdaniem, dlaczego wybrałem Crossa Eskera 7, to bym odpowiedział, nie wiem. Generalnie biłem się z myślami, bo jak wiecie, Merida Silex Rival Edition, moja w ogóle taka dziecinka, fajnie skonfigurowana, była naprawdę mega i miałem wobec niej trochę inne plany, bo stwierdziłem, że chyba wezmę ten rower trochę przez zimę, przemaluję i zmodyfikuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale w końcu przyszedł on, rower, który wstępnie był zamówiony w luty-marzec i przyszedł dopiero w czerwcu, więc trochę na niego poczekaliśmy. Ale jest, przymierzyłem się do tego roweru i, że tak powiem, jakoś mi siadł, więc postanowiłem, że zaryzykuję i wezmę go, no, potestuję. Jeżeli się zastanawiam, co tak pyka, to właśnie zacząłem testy nowego radaru od IGP Sporta, który kosztuje 550 zł. Z kodem Veloberda na Trezado 10% rabatu, jakby ktoś chciał. Na razie mogę powiedzieć jedynie, że działa, a jak będzie w dalszym użytkowaniu, to się okaże. No ale dobra. Wróćmy do roweru. Dlaczego wybrałem Crossa Eskera 7? No pewnie między innymi dlatego, że odkąd pracuję w sklepie rowerowym PG Bikes, gdzie głównie sprzedaje się cross i internetowo, i stacjonarnie. Dodatkowo jeszcze jest Trek. Trek jest trochę internetowo i w sklepie stacjonarnym w Płocku oraz w Ciechanowie. No to ja jestem takiego zdania, że jeżeli na co dzień doradzam rowery danej marki, to fajnie też, jeżeli już się jeździ na tym rowerze, to warto by było rower danej marki poużytkować, aby móc sobie wyrobić o nim jakieś zdanie. Bo to tak jakbyście na przykład pracowali w jakiejś tam piekarni, gdzie mówi, że ma bardzo dobre bułeczki, a na co dzień pani, która sprzedaje te bułeczki, szła do Biedronki i tam kupowała pieczywo, więc to mniej więcej jest w tym stylu, że jeżeli ja na co dzień doradzam rowery marki Cross, to też chciałbym po prostu ten rower przetestować. A mój drugi rower to Trek, który też jest właśnie z dystrybucji PG Bikes. Teraz drugi powód to to, że rower jest teoretycznie lepszy, bo jest w pełni karbonowy, poprzedni mój rower był aluminiowy z karbonowym widelcem. Tutaj już mam pełni karbon, więc teoretycznie powinno być lepiej, lżej, sztywniej i może bardziej komfortowo, aczkolwiek od razu to powiem, że jeżeli chodzi o komfort, czyli bardziej o takie wybieranie nierówności, to wcale pod tym względem lepiej nie jest. Ja już nieraz wspominałem o tym, że z tym pochłanianiem drgań to jest troszeczkę taki mit w karbonie, bo to zależy wszystko od tego, jak włókna, jak wszystkie te rurki jest wyprofilowane. Bo można rower karbonowy zrobić tak, że będzie się czuć każdą najmniejszą nierówność, a można zrobić tak, że będzie fajnie sobie wybierało drgania. Na chwilę się zatrzymam, pokażę ten rower i przy okazji przyrównam go do mojego starego roweru, czyli do Meridy Silex. Zobaczymy, jakie są różnice.
A może przy okazji, korzystając z tak ładnego miejsca, to by się jakąś miniaturę zrobiło do filmu. Dobra, kolejny powód, dlaczego wybrałem Crossa Eskera 7, to to, że jest ładny. Ma bardzo ładny kolor, tylko że niestety ten kolor jest bardzo ładny tylko i wyłącznie jak jest słoneczko. Bo jak jest ciemno, to nie oddaje on tego, powiedzmy, uroku i generalnie no, na zdjęciach też nie zawsze jest on tak pięknie widoczny. W momencie, kiedy po odpowiednim kątem damy rower i jest odpowiednie słoneczko, no to wtedy naprawdę on wygląda bajecznie, a tak to z daleka może wyglądać jak zwykły, taki smutny rower, bo jeżeli nie ma słońca, to on nawet wygląda trochę taki bardziej jak czarny. O, odsuń się od mojego roweru. W tym rowerze oryginalnie pozostało już tak naprawdę niewiele, czyli rama, widelec karbonowy, jeszcze kierownica, ale niedługo kierownica też będzie zmieniona. No i oczywiście napęd, choć nie do końca, no bo łapy GRX-a są. Kaseta i przerzutka też jest, ale już został zmieniony mechanizm korbowy na nieco mniejsze ramię, bo oryginalnie 175 przy rozmiarze XL, a ja zmieniłem sobie na 172,5 i oczywiście czekam już na nowy pomiar mocy, bo akurat Esker ma to do siebie, że tu jest troszeczkę mało miejsca. Jeżeli miałem wcześniej pomiar mocy zamontowany 105, tam jest troszeczkę inny Q-faktor i mi się pomiar mocy nie mieścił, więc muszę już mieć taki dedykowany GRX-a. Ostatnio widziałem film na YouTubie, gdzie jest mowa o tym, że wcale mniejsze ramię nie jest lepsze, że to są jakieś tam mity, że spadają osiągi i powiem szczerze, że wcale nie jest to prawda. Ja jeżdżę na mniejszym ramieniu, dlatego że ja mam bardziej zawsze pochyloną sylwetkę i to jest właśnie mniejsze ramię korby jest wtedy bardziej dedykowane, ale to może kiedy indziej o tym. Po prostu ja jeżdżę na mniejszym ramieniu korby i dla mnie jest lepiej. Dziwnie mi jest, jak przesiadam się z powrotem na 175. O zmianach nie będę jeszcze mówił, bo jeszcze parę modyfikacji wleci, więc będę chciał go finalnie jakoś tam podsumować. Teraz przejdźmy do porównania go do Meridy Silex. To jest zupełna przeciwność roweru Merida. Meridy są długie i niskie, Crossy są wysokie i krótkie. Dlatego ja się bardzo obawiałem tego roweru i jedną z takich modyfikacji, co od razu wprowadziłem, to dłuższy mostek. Bo po pierwszej przejażdżce, gdzie mostek jest tam chyba 80, wydawało mi się, że jest ok, ale jak już zacząłem mieć troszeczkę więcej, to czułem, że coś jest nie tak, dlatego stwierdziłem, że muszę koniecznie zmienić mostek i na razie ten rower mi się, że tak powiem, wpasował pode mnie i wszystko jest tak, jak należy. Więc na razie na niego nie mam na co narzekać. Nie mam zrobionych też dużo kilometrów, bo łącznie może będzie około 100, ale wydaje mi się, że się dogadamy z tym rowerem. W przeciwieństwie do Meridy, też Merida jest taka bardziej, mówię, bardziej komfortowa na nierównościach. Ten rower jest bardziej sztywny, czyli można powiedzieć, że ten rower jest trochę bardziej taki sportowy, czyli tak naprawdę coś też pode mnie. Kolejną rzeczą, że mimo tego, że rower jest, jak już wspomniałem, jest o charakterystyce sportowej, to ma dosyć wysoką główkę, jak na rozmiar XL. Jest jakaś dosyć znacząca różnica wysokości między siodełkiem a kierownicą, ale siedzi mi się na tym rowerze wygodnie. I w Meridzie na przykład tutaj miałem zupełnie odwrotnie, że mostek miałem niżej, a tu miałem podkładki u góry. Tutaj w tej konfiguracji myślę, że jest to na razie póki co optymalnie i raczej nie będę tego zamieniał. Nie będę tylko chwalił, bo nie jest to też rower idealnie. Rower katalogowo kosztuje 9999 i naprawdę jak na tą cenę rower karbonowy na takim osprzęcie wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna propozycja. Możecie pisać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ja twierdzę, że jest to też rower bardzo dobry do rozbudowy i w innym filmie wytłumaczę wam dlaczego, ale nie jest on idealny. Po pierwsze, koła, mimo że są na obręczach DT, na piastach Shimano, okazały się mega kowadłami i po zmianie na karbonowe, na inne opony bardzo dużo zszedłem z wagi, ale nie powiem wam jeszcze ile.
Rama chyba nie jest żadną tajemnicą, że nie jest ona produkowana w Crossie. Mimo że Cross ma własną fabrykę i jest w stanie produkować rowery karbonowe, to akurat ta rama nie jest od nich, tylko jest, że tak powiem, z Dalekiego Wschodu. Dokładnie to jest model Carbonda CFR696 i te ramy występują też w wielu innych markach, a między innymi na przykład chyba Ridley Kanzo Adventure, który jest nieco droższy, bo katalogowo kosztuje 13,5 tysiąca, jest trochę w innej konfiguracji, tam jest na pewno z napędem 2x11 i parę jakichś tam niuansów, ale w tym temacie się do końca nie zagłębiałem i jeszcze myślę, że jedna bądź dwie marki mają tę samą ramę. Co do takich znaczących minusów, to jedna z gorszych rzeczy to to, że linka w środku troszeczkę tam hałasuje i nie jest to jakiś tam większy problem do rozwiązania, bo wystarczy dać specjalną osłonę na pancerz i można się pozbyć tego problemu. Znam przypadek, że rower za około 60 tysięcy, czyli Colnago C64, znana marka premium, w środku na przykład, aby pozbyć się tego dźwięku, dała po prostu folię bąbelkową. I też jest to jakieś rozwiązanie. Dosyć dziwne jak na taką markę premium, ale jest. Problem z pancerzami jest nie od dziś. Jedną z takich kontrowersyjnych rzeczy to jest tutaj taka jest zaślepeczka pod spodem i kiedyś jak przychodziły te rowery, okazało się, że linka zamiast iść po prowadnicy szła bezpośrednio po ramie. W tym egzemplarzu ten problem został już naprawiony i mimo tego, że nic by to złego nie robiło, to na szczęście już robią to wszystko prawidłowo. Miałem pewne obawy co do tego roweru, ale myślę, że chyba będę zadowolony. Czas pokaże. Zbliżają się powoli starty gravelowe, więc zobaczymy jak się sprawdzi ten rower w nieco bardziej agresywnych warunkach. Trochę chciałem pojeździć na GRX-ie, bo wcześniej jeździłem na Seremie Rivalu i trochę mi doskwierały klamkomanetki, że nie były tak super ergonomiczne. Tutaj w Shimano jest to wszystko fajnie wyprofilowane. Tu nawet pod palce jest tak wszystko wypłaszczone. Tu jest troszeczkę grubiej, więc naprawdę te łapy trzyma się świetnie, bez jakichś tam dodatkowych żadnych modyfikacji. Zobaczymy finalnie, jak będzie się sprawdzał Shimano, jak będzie się sprawdzał napęd Shimano, jak będzie się sprawdzała przerzutka, bo tutaj no w Sremie nigdy się nie zawiodłem, nawet jeżdżąc w ciężkich warunkach. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Shimano. Jadę powoli do pracy, aby się nie spóźnić. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie zmian w rowerach, odnośnie, no nie wiem, tego roweru, bo może się przymierzacie do niego, to możecie śmiało oczywiście pytać. Mnie komentarze też ostatnio pozytywnie zaskoczyły, bo dużo osób pisało właśnie, że też miało delikatne obawy, czytając jakieś tam opinie o Crossie i mile jednak zaryzykowali i mile są zaskoczeni. Ja myślę, że też tak będę, ale no czas pokaże, nie można chwalić dnia przed zachodem słońca. Na razie jeździ się naprawdę fajnie, przyjemnie, lekko i za niedługo mam nadzieję, że będę mógł w końcu ten rower sprawdzić w jego takich naturalnych warunkach. Więc podsumowując, dlaczego wybrałem ten rower? Po pierwsze ze względów osprzętowych, bo jest on w porównaniu do mojego poprzedniego roweru jest on lepszy. Po drugie ze względów wizualnych, chociaż jednak Merida chyba robiła trochę bardziej pozytywne wrażenie. Tutaj naprawdę trzeba się dobrze przypatrzeć, żeby dostrzec jego urok. Po trzecie, chcę jeździć zawsze głównie na rowerach tych, którymi, że tak powiem, handluję, którymi doradzam. No tak samo było w poprzedniej pracy. Z własnej, nieprzymuszonej woli zawsze wybierałem rower, który był dostępny u nas w sklepie, aby móc sobie potestować, posprawdzać i wyrobić sobie jakąś opinię na temat danej marki na przykład. Bo jeździłem i na Treku, i Octane One, i na Meridzie przykładowo. No i po czwarte, lubię zmiany.
Już Merida się trochę najeździła, miała ponad 10 tysięcy kilometrów, więc to i tak sporo, bo rzadko który mój rower tyle osiąga. Czas na zmiany, jak to się mówi, nie można się bać zmiany na lepsze, aczkolwiek jeden komentarz ostatnio mnie zaskoczył, że ze zmiany Meridy na crossa to jest tak, jak zmienić żonę na młodszą dziewczynę. Niby młodsza, fajniejsza, ale jednak człowiek wie, że ta żona była lepsza. A czy cross Vento będzie lepszy czy gorszy, to czas pokaże. Ale ładna pogoda. Na razie trzeba pojeździć i cieszyć się jazdą, bo niezależnie na czym się jeździ, czy to będzie rower aluminiowy, czy karbonowy, czy stalowy, czy to będzie szosa, gravel, MTB, trekking, crossowy, to trzeba się cieszyć jazdą, mieć z tego fun, bo to jest najważniejsze. Wiadomo, zawsze jakieś nowe gadżety, nowe rowery, nowe bajery zawsze w jakimś tam stopniu motywują, ale niezależnie na czym się jeździ, trzeba się po prostu z tego cieszyć. Ja się cieszę, że w końcu przyszedł on w rozmiarze XL, że się do niego przymierzyłem, że na razie po tych delikatnych zmianach wszystko jest ok, a czas pokaże, co będzie dalej. I tyle na dziś. Pamiętajcie o subie, łapce, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.